Boże, ponad miliardowi wiernych. Zabierzemy Was do bazylki, w której papież spędza najbardziej prywatne chwile. Sekrety tej wiekowej instytucji. Zobaczymy kości pierwszego z apostołów Jezusa, ukryte głęboko w katakumbach Bazyliki Świętego Piotra i tajne archiwa Watykanu. Zbadamy jego związki z archiwami Watykanu. Przez 20 wieków Watykan miał głęboki wpływ na bieg historii. Oto Watykan, jakiego nie znacie. Sekrety Watykanu. Niedziela w Watykanie. Duchownym centrum katolicyzmu. Dziś jest specjalny dzień w Świętym Mieście. Miejsce już przygotowane. Środki bezpieczeństwa podjęte. Wkrótce papież zwróci się do wiernych zebranych na placu Świętego Piotra. Ludzie spoglądają w stronę okna na czwartym piętrze Pałacu Apostolskiego. Ale papież Benedykt XVI siedzi teraz przy innym oknie. 10 tysięcy metrów nad ziemią. Ojciec Święty wraca z zagranicy i nasza kamera mu towarzyszy. Papież podróżuje wygodnie, choć nie ma własnego samolotu. Ten wyczarterowano od włoskich linii lotniczych i dostosowano do jego potrzeb. Zwykle niedostępna dla pasażerów kabina pilotów, dla papieża jest otwarta. Samolot w drodze do domu eskortują dwa myśliwce. Po wylądowaniu w Rzymie papież przesiada się do wojskowego śmigłowca. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony wieczór. Dziękuję za uwagę i telefony. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat życie po śpiączce. W naszym studiu gościć będą Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło w Toruniu, Grzegorz Król, wybudzony ze śpiączki i Krystyna Mikołajska, mama wybudzonego. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców wraz z naszym gościem, księdzem Sławomirem Kostrzewą, kulturoznawcą, badaczem wpływu mediów na dzieci i młodzież, rozmawiać będziemy na temat, czy to podoba się Panu Jezusowi. Początek audycji, godzina 21.30. Głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, naszych przyjaciół, ofiarodawców, tych, którym w tym momencie towarzyszy radio. Cieszymy się naszymi słuchaczami poza granicami naszej ojczyzny, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Australii, na wszystkich kontynentach.
Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przedstawiciele Komisji Weneckiej składają wizytę w Polsce w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.